Dzień dobry, ja nazywam się Krzysztof Płatek, a moim będzie obecny zawodnik Sandecji Nowy Sącz, pan Dawid Pietrzkiewicz. Dzień dobry panie Dawidzie i bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich gości. Zaczniemy od początku pana kariery. Nie przebił się w Polsce i postanowił pan wyjechać do Czech. Nie jest to popularna droga. Co pana skłoniło do wyjazdu? Znaczy, może zacznijmy od początku. Może nie do końca, że się nie przebiłem w Polsce, tylko po prostu dostałem ciekawą propozycję wyjazdu do Banika Ostrawa, gdzie mogli się pokazywać młodzi, utalentowani chłopcy i dostawali po prostu szansę gry w pierwszym zespole. I na pewno też skłonił mnie do wyjazdu trener Werner Liczka, który był tam dyrektorem sportowym. No i dlatego zdecydowałem się na wyjazd i podpisanie kontraktu z Banikiem Ostrawa. Dobrze. U naszych zachodnich sąsiadów rozegrał pan pierwszy sezon, po czym został pan wypożyczony do Ligi Słoweńskiej, do zespołu ND Primorie. Tak. Primorie. O Lidze Słoweńskiej jest wiele opinii. Część z nich mówi, że to jest kompletna amatorka. Jak pan wspomina tę ligę i jak było w pana przypadku? No, zostałem wypożyczony z tego względu, że po prostu chciałem więcej łapać doświadczenia, czyli szukałem więcej gry, możliwości gry. Wiadomo, jako młody bramkarz chciałem się rozwijać, iść do przodu, dlatego poszedłem, tak jak powiedziałem na początku, na wypożyczenie do Primorie. No, nie do końca bym powiedział, że jest to totalna amatorka z tego względu, że naprawdę grały i grają tam mocne zespoły jak Maribor, który kwalifikuje się do Ligi Europy czy do Ligi Mistrzów i naprawdę dobrze sobie poczynia w tych rozgrywkach. No jest też Olimpia Ljubljana, no i każdego roku jakiś tam nowy zespół się pojawia, także nie do końca bym się zgodził z tą opinią. No i też miałem możliwość grania, także naprawdę ciekawi zawodnicy nieraz grają w tej lidze. I później też przyjeżdżają do nas tutaj, do Polski, w polskiej ekstraklasie. Są naprawdę wiodącymi postaciami. Dobrze. Kolejnym krajem na pana liście był Azerbejdżan. Skąd pomysł na tak bądź egzotyczny kierunek? No, w ten kierunek się troszkę urodził, że tak powiem, szybko i niespodziewanie, bo naprawdę nie oczekiwałem, że kiedyś zagram w Azerbejdżanie. No ale po prostu dostałem propozycję od menadżera i chciałem też po prostu zobaczyć, jak to wygląda wszystko. Pojechałem na obóz do Austrii, przebywał tam Simurgh z Akatala. No i później zdecydowałem się na podpisanie kontraktu. No i 4 lata spędzone w Azerbejdżanie, wspominam bardzo miło. Dobrze, a jakby pan miał porównać Ligę Azerską do Ekstraklasy, to jest to poziom podobny, czy jakoś inaczej ona wypada? Ciężko tutaj poziomem zrównać, z tego względu, że w polskiej lidze jest więcej zespołów, 18, a w Azerbejdżanie jest tylko 10. Także tutaj myślę, że pod tym względem nie, ciężko jest porównać. Ale są zespoły, na przykład jak Karabach czy Neftchi Baku, którzy w naszej lidze by byli w czołówce tabeli. Także, no, tak jak powiedziałem na początku, nie ma co porównywać poziomów. Na pewno jest kilka zespołów w Azerbejdżanie, które spokojnie by sobie tutaj poradziły. O tak. Dobrze. A jak w ogóle pan się przystosował do warunków życia w Azerbejdżanie, bo to państwo troszeczkę inne kulturowo od naszego? No tutaj delikatnie na początku może nie, że były problemy, tylko po prostu miałem inne przyzwyczajenia i inna kultura, tak jak pan wspomniał na początku. Ale to tylko była kwestia, nie wiem, jednego miesiąca czy dwóch, że człowiek po prostu zaakceptował to, co ma na dany moment i się przyzwyczaił. I ogólnie mieszkało mi się i żyło w Azerbejdżanie bardzo dobrze. Dobrze. W sezonie 2015-2016, kiedy grał pan w barwach FK
Kłabali. Zagrał pan mecz. Dobrze. Zagrał pan mecz w Lidze Europy przeciwko Borussii Dortmund. Pamięta pan jeszcze to spotkanie? No, oczywiście, że tak. No, takich meczów to się nie zapomina do końca życia. To są po prostu mecze, gdzie się spełnia swoje marzenia. I mówię, no, zapamiętam to do ostatnich swoich dni. I bardzo miło wspominam, no, mecz na Signal Iduna. Mieliśmy okazję zagrać z bardzo dobrym przeciwnikiem, gdzie występowali klasowi zawodnicy, także w pamięci zostanie na zawsze. Miał pan taki czas, gdzie wrócił pan na chwilę do Polski, ale mimo dużego doświadczenia piłkarskiego, jakie zdobył pan za granicą, nie był pan w stanie znaleźć klubu. Dlaczego? Wszystkie drzwi były pozamykane? No, dlaczego, to tutaj ciężko odpowiedzieć, bo jakbym znał odpowiedź na to pytanie, to bym może nie był wtedy, że tak powiem, bezrobotny. Ale no wiadomo, życie piłkarza bywa przewrotne. Raz się ma klub, raz się go nie ma. I decydują tutaj nieraz szczegóły, kontakty, znajomości. No różne są przyczyny tego wszystkiego. Ale ostatecznie wrócił pan do Polski i przed sezonem 17-18 zasilił pan barwy Sandecji Nowy Sącz, która grała wówczas w Ekstraklasie. Zagrał pan wtedy jedno spotkanie w tamtym sezonie. Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się, że powiększy pan swój licznik w polskiej elicie? No, wszystko robimy, żeby wygrywać każdy kolejny mecz. No wiadomo, nie jest tak łatwo powiedzieć, że zrobimy awans, czy chcemy awansu. Po prostu my mamy cel jasno postawiony, tak jak powiedziałem, chcemy wygrywać każdy kolejny mecz. Teraz zostały nam dwa ostatnie mecze rundy zimowej, ja to nazywam, bo to wiadomo, gramy trzy kolejki z wiosny. I wtedy będzie czas na podsumowanie i na wyznaczenie sobie innych celi. Także zobaczymy. A wracając do początku pana pytania, no to chciałem się osiedlić, że tak powiem, bliżej domu. Chciałem znaleźć klub tutaj. Akurat przyszła propozycja z Sandecji, która już wtedy rozpoczęła sezon, która już grała. No ale skorzystałem z niej. Cieszę się, że mogłem zagrać ten jeden mecz w Ekstraklasie. W polskiej oczywiście, bo miałem występy w innych krajach na najwyższym szczeblu. No i ale nie żałuję ogólnie tej decyzji. W ostatnich dniach przedłużył pan kontrakt z klubem z Nowego Sącza do 2024 roku. Oj. Jestem. Dobrze. W ostatnich dniach przedłużył pan kontrakt z klubem z Nowego Sącza do 2024 roku. Można śmiało powiedzieć, że może pan już zakotwiczyć w Nowym Sączu na stałe. No można tak troszkę powiedzieć, bo jak wypełnię ten kontrakt do końca, no będę miał 36 lat, także kilka lat jeszcze zostanie grania. Także zobaczymy, co życie przyniesie, jak będę się czuł i ogólnie wtedy też podejmę jakąś decyzję. No ale na dzień dzisiejszy się cieszę, że przedłużyłem kontrakt w Sandecji, że klub mi dał dłuższy kontrakt, jak zwykle proponuje. Także bardzo się cieszę, że mogę dalej reprezentować Sandecję. Obecnie jest pan kapitanem drużyny. Można powiedzieć, że to drugie wejście do klubu z Nowego Sącza ma pan o wiele lepsze niż za pierwszym razem. No wie pan co, muszę na początku sprostować delikatnie, bo kapitanem jest Dawid Szufryn, ale on jest kontuzjowany i też na boisku, jak się nie pojawił Michał Bućko na początku sezonu, no to ja zastępowałem z racji też wieku i wiadomo tam doświadczenia swojego. No ale no, kontynuując pytanie, no to też nie żałuję drugiego podejścia do Sandecji, bo mam możliwość grania, osiągamy fajne wyniki
i ogólnie panuje super atmosfera w drużynie, także tylko się cieszyć, być zdrowym i grać. Dobrze, to było już moje ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i poświęcony czas. Jeszcze raz. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Miło było i życzę miłego wieczoru. Dobrze, dziękuję.